Podcast muzykalowy Info, Maciek Gogołkiewicz, zapraszam. To już 18 odcinek podcastu, w którym zabiorę Was na ulicę Czekoladową 40. Teraz jest tam salon urody Phil Lip, ale kiedyś była pewna znana akademia. Będziemy także w Krakowie, gdzie trwają przygotowania do kolejnej premiery, tym razem farsy muzycznej. Na początek ogłoszenie, które być może niektórym z Was pozwoli zorganizować sobie czas w nadchodzące wakacje. Antoniusz Dicius z Fundacji Artystycznej Proscenium zaprasza na drugą edycję wakacyjnych warsztatów musicalowych. W tym roku zabierzemy naszych uczestników do malowniczego Kazimierza Dolnego i tam zaszyjemy się na parę dni wraz z naszymi pedagogami. Będziemy w tym roku pracowali nad fantastycznym materiałem z musicalu Cats Lloyda Webbera. Nasi pedagodzy w tym roku: Anastazja Siemińska, Kamil Dominiak, Justyna Cichomska, Dominika Zatońska oraz gość specjalny, który poprowadzi masterclass taneczny, Patryk Kładyś, aktor Teatru Roma, który występował w musicalu Koty. Ja też mam wielką przyjemność prowadzić warsztaty z zajęcia z pracy z reżyserem. My wszyscy poprowadzimy zajęcia, których finał będzie wyglądał jak egzamin sprawdzający to, w jaki sposób nasi uczestnicy po tygodniu naszych zajęć opanowali cały materiał warsztatowy. Bardzo się cieszę, że jest zainteresowanie tymi warsztatami. To pokazuje, że musical jest wiecznie żywy i jego brak w chwili obecnej na co dzień wręcz wzbudza we wszystkich apetyt. Myślę, do zobaczenia i serdecznie zapraszam. Mamy jeszcze wolne miejsca. Pozdrawiam serdecznie wszystkich słuchaczy podcastu Musicalowe Info. Antoniusz Dicius. W imieniu słuchaczy dziękuję. Więcej na stronie prosceniumfundacja.pl. A teraz zapraszam do krakowskiego Teatru Varieté. 5 czerwca odbędzie się tam premiera farsy muzycznej Bez seksu proszę Alistaira Foota i Antonego Mariotta w reżyserii Janusza Szydłowskiego oraz w przekładzie Krystyny Podleskiej i Anny Wołek. To historia pewnego małżeństwa, do którego kurier zamiast zamówionego skandynawskiego szkła dostarcza paczkę pełną pornograficznych materiałów. Małżonkowie chcą pozbyć się tej gorszącej przesyłki, ale w ich mieszkaniu pojawia się teściowa, inspektor policji i jakby tego było mało, dwie panie lekkich obyczajów. Więcej o spektaklu mówi dyrektor Teatru Varieté oraz reżyser Janusz Szydłowski. To jest farsa, która zajęła trzecie miejsce w popularności spektakli sprzedanych na West Endzie. Po Pułapce na myszy Agaty Christie, po Kobiecie w czerni, dokładnie była zagrana 6761 razy. Czyli jeżeli ona była na West Endzie zagrana tyle razy, a była zagrana w roku, premiera była w 71, a jest klasycznym przykładem, no to ja uważam, że to trzeba zrobić. Oczywiście, że my w realiach troszeczkę musimy sobie pozmieniać odpowiednie, że tak powiem, konstrukcje dialogowe, ale sens, wymowa pozostanie na zawsze przykładem wspaniałego warsztatu. Jest to niebywale trudna farsa. Tutaj będę chciał spełnić funkcję również pedagoga. Byłem przez 12 lat tutaj pedagogiem w krakowskiej szkole teatralnej. Byłem na wydziale wokalnym. Chciałbym, żebyśmy pokazali piękno, kunszt i tradycje, ponieważ to jest typowo brytyjska farsa. Więc tutaj będziemy musieli poszukać pewnych odpowiedników, które są czasem bardzo trudne do przełożenia na dowcip, na prawda, skojarzenia, chociażby polityczne, bo jesteśmy Polakami, ale na tym polega, że wspólnie z aktorami, już zaznaczyłem, będziemy sobie niektóre rzeczy uwspółcześniać, prawda? Także no to ciekawa praca. Ona polega na tym, że będziemy musieli to robić w dużym skupieniu, bo tu nie mamy recepty. Przeważnie w musicalu, nie obliżając musicalu, jest gotowa recepta. Mamy libretto napisane, nie można go zmienić, mamy muzykę, nie można tonacji zmienić i musimy się poddać, prawda, temu. Jeżeli jest rzemieślnik, fantastyczny reżyser, musi to zrobić, bo on, jeżeli się podejmuje. Natomiast tutaj bez świetnie dobranego zespołu ludzi, którzy mają podobną wyobraźnię abstrakcyjną, po prostu jeżeli jedna osoba nie będzie tego trzymać,
wyleczyła, nie ma tego. Więc czeka nas gigantyczna praca, ale mnie się wydaje, przez to, że mam te ciągotki właśnie, żeby do każdego spektaklu muzykę wciągnąć, żeby to było w hasło, że farsa, ale jednak muzyczna, czeka nas ogromnie ciekawa praca i właśnie ze względu na to, że farsa to jest typowa muzyka, to jest typowy dialog muzyczny i traktuje się właściwie analitycznie jak rozbieranie utworu muzycznego, będę korzystał z tych artystów tutaj młodych, którzy biorą udział właśnie w spektaklu Wojtka Kościelniaka. Chodzi oczywiście o aktorów grających w krakowskiej wersji musicalu Pretty Woman. W farsie Bez seksu proszę wystąpią Adrian Budakow, Marek Nędza, Barbara Garstka i Aleksandra Konior. Na marginesie bardzo jestem ciekaw, jak obie te aktorki wykreują postać pani Hunter. Na scenie także Katarzyna Galica, Kamil Krupicz, Dominik Mironiuk, Piotr Urbaniak, Marcel Wiercichowski, Zbigniew Kosowski, Karol Wolski, Krzysztof Jędrysek oraz Katarzyna Chorzępa. Autorką scenografii i kostiumów jest Anna Sekuła, o światło zadba Tadeusz Trylski. Reżyser spektaklu przyznaje, że farsa na krakowskiej scenie nie pojawia się przypadkowo. Jak moi współpracownicy wszyscy wiedzą, że moim konikiem drugim oprócz musicalu to jest farsa, bo to jest gatunek też niby znany w Polsce, polegający na tym, że wszyscy myślą, że to jest takie śmieszne, że to jest takie fajne. To jest gatunek typowo angielski w ogóle. No stamtąd wyszła farsa. I rzecz polega na tym, że to jest gatunek, który po prostu mnie fascynuje nie tylko ze względu na to, że to jest śmieszne i fajne. To jest najtrudniejszy gatunek, jeżeli mówimy o aktorstwie. No, nawet muszę się pochwalić, że mój wspaniały eks-rektor, pan profesor Jacek Popiel zmusił mnie do napisania pracy swojej doktorskiej pod tytułem Współczesne problemy sztuki aktorskiej w repertuarze komediowo-farsowym, bo wiedział, że ja to czuję i znam. I dlatego ja tutaj od czasu do czasu chciałbym w naszym teatrze pokazać ten gatunek, ale go powiązać troszeczkę z muzyką, ponieważ ten gatunek uzupełnia się w tym, co się nazywa również graniem musicalowym. W musicalu, w dialogu, dialog wychodzi właściwie ze śpiewu i wchodzimy. A tutaj jest podobna sprawa, że właściwie czasem z tego dialogu dochodzimy też do muzyki i tu w momencie, kiedy wypadnie rytm, kiedy wypadnie ta piłeczka ping-pongowa, która polega na muzyce ruchu, uczy niesamowitego, wrażliwego instrumentu muzycznego aktorskiego. Bez seksu proszę w krakowskim Teatrze Varieté 5 czerwca. Bilety są już w sprzedaży. Mocno liczę, że pandemiczne ograniczenia wkrótce dobiegną końca, bo na ten sezon jest jeszcze kilka wyczekiwanych przeze mnie premier. To między innymi Pretty Woman w Teatrze Muzycznym w Łodzi, musical Przyjaciele w Teatrze Muzycznym w Toruniu, Kelnerka w Teatrze Roma czy Bitwa o Tron, musicalowy talent show w warszawskiej Syrenie. Liczę również na Pinokia w Teatrze Rozrywki w Chorzowie. A tymczasem pozostaje nam obcowanie z teatrem muzycznym przez telewizyjny lub komputerowy ekran. Nadal na VOD Teatru Syrena możecie oglądać musical Kapitan Żbik i Żółty Saturator. Warto również śledzić na Facebooku profil Broadway w Polsce. Tam znajdziecie informacje o koncertach w Azylu, działającym przy warszawskim Teatrze Rampa, które to koncerty teraz można oglądać w internecie. Choć są to kameralne spotkania z musicalem, to z pełną odpowiedzialnością za słowo muszę przyznać, że to wydarzenia spektakularne. Dodam, że na 21 i 26 czerwca zaplanowane zostały w Teatrze Rampa koncerty z uczestnikami wszystkich azylowych koncertów. Tylko w ostatni weekend obok Jakuba Wociala wystąpili Katarzyna Walczak, Edyta Krzemień i Maciej Podgórzak. A skoro mowa o online'owych musicalach, Centrum Kultury i Sztuki w Tczewie pokazało ostatnio musical Pan Kleks Powrót w reżyserii Agnieszki Płoszajskiej według scenariusza Emila Płoszajskiego. To produkcja Teatru Muzycznego w Toruniu. Musical, który w pewnym sensie jest sequelem Akademii Pana Kleksa Jana Brzechwy, miał swoją premierę jesienią 2018 roku. Dlaczego po ponad 2 latach chcę zwrócić Waszą uwagę na ten spektakl?
Przyznam szczerze, że chętnie obejrzałem ten musical opublikowany na chwilę, co prawda, przez Centrum Kultury i Sztuki w Tczewie i już teraz żałuję, że nie miałem okazji obejrzeć go na żywo. Może dlatego, że wcześniej obawiałem się, że będzie to zbyt dziecięcy spektakl. Teraz muszę przyznać, że to bardzo dorosły musical dla dzieci. Najwięcej przemyśleń po jego obejrzeniu będą mieć właśnie dorośli, zwłaszcza ci, którzy miewają w życiu takie oto sytuacje. Tato! Tato! Byliśmy dzisiaj na szkolnej wycieczce, wiesz? Na Antarktydzie, wiesz? I wiesz? Zgubiłam się na tym mroźnym, odległym pustkowiu. I cała klasa mnie szukała. I do tej pory mnie nie znaleźli. Pewnie zamarzłam na kość czy coś. Super, Ada, super. Tato! Adaminie Zgudko, halo, tato, tato! Ada, spokojnie. Cześć. Jak tam w szkole było? Właśnie ci opowiedziałam. Pan Kleks Powrót to historia dorosłego Adasia Niezgódki w tej roli Adam Mortas, którego córka Ada, zagrana rewelacyjnie przez Ingę Janochę, zostaje porwana przez wielkiego elektronika. Adam w poszukiwaniu córki rusza z postaciami ze swojej przeszłości, Kaczką i androidem Aloizem. W tę ostatnią postać wciela się choreograf spektaklu Michał Cyran. Adam musi jednak odnaleźć w sobie wspomnienia z czasów, gdy uczył się w Akademii pana Kleksa. Dlaczego ja o was zapomniałem? Bo dorosłeś, wiesz, a dorośli to nie są jak dzieci, wiesz, są jak dorośli. A skoro mowa o Kaczce granej przez Bartka Sudaka, to postać, która kradnie całe show tego musicalu, nic dziwnego, co chwilę wygłasza teksty, po których sala wybucha śmiechem. Guzik, no skąd on się tam wziął, to nie wiadomo, wiesz, ale Mateusz mi go dał, bo mu niepotrzebny, no bo po co Szpakowi guzik? Dobrze, no, coś jeszcze powiedział? Że nie przytyłam. Pokaż. Guzik pokaż! A. Gdy w spektaklu wybrzmiewa znany przebój Na Wyspach Bergamutach, nasza człekokształtna kaczka nie może powstrzymać się od dowcipu. Okej, okay, powstrzymaj się od żarcików. Ale że tych szczurów nie ma, to całkiem nieźle, co? Ochytstwo takie te szczury. Jeszcze tresowane. Ciekawe w czym? Mimo niewesołej sytuacji związanej z porwaniem córki Adama, musical jest pełen humoru i to nie tylko dzięki piosenkom ze słowami Jana Brzechwy. I mam wrażenie, że im starszy widz, tym więcej humorystycznych smaczków dla siebie znajduje. Ot choćby na przykład, gdy dzwoni telefon, albo gdy dźwięk domofonu u golarza Filipa brzmi tak. Mam wrażenie, że kiedyś wszystkie melodyjki w telefonach, zegarkach i domofonach właśnie tak brzmiały. Dodam, że w postać golarza Filipa wciela się Michał Rybka, kierownik muzyczny spektaklu, autor aranżacji, a te niesamowicie zaskakują. Muzyka napisana przez Andrzeja Korzyńskiego w takich aranżacjach jest jeszcze bardziej bajkowa. Wśród piosenek nie brakuje przebojów znanych z filmów o panu Kleksie. Jest Leń, Kaczka Dziwaczka i Meluzyna, zaśpiewana przez Katarzynę Witkowską. No i oczywiście jest Wielki Elektronik, grany przez Damiana Droszcza. Postać ta boryka się z uciążliwą dolegliwością. Mam uczulenie na krnąbrne dzieci. Ale ja nie jestem krnąbrna! Ciu! No dobrze, czasem bywam krnąbrna. Rzadko. Ale tata mówi, że to dlatego, że jestem inteligentna. Trudno się z nim nie zgodzić.
Musical Agnieszki i Emila Płoszajskich bawi i to niezależnie od wieku widza. Spektakl zachwyca grą najmłodszych aktorów oraz niesamowitymi choreografiami. Pan Kleks, powrót to nie tylko tytuł musicalu, to także pretekst do powrotu, obejrzenia się za siebie, przypomnienia sobie własnego dzieciństwa, może nawet odnalezienia w sobie małego Adasia Niezgódki. Bardzo liczę, że musical Pan Kleks Powrót będzie miał swój powrót na teatralną scenę, że nie zostanie jedynie po tamtej stronie ekranu razem z pandemicznym wielkim elektronikiem. Dajcie znać, jak odbieracie ten podcast, ale również kogo chcielibyście usłyszeć w podcaście oraz za kulisy jakiego spektaklu miałbym zajrzeć z musicalowym mikrofonem. Proszę o komentarze na profilu facebookowym oraz pod adresem e-mailowym musicalowe.info@gmail.com. Wszystkiego dobrego musicalowego, do usłyszenia w kolejnym odcinku. To